Unijny komisarz Janusz Wojciechowski zabiega o zwiększenie środków na rolnictwo. Powołuje się na apel premiera Mateusza Morawieckiego, który trafił do przywódców państw członkowskich. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski od początku postulował zwiększenie środków na wspólną politykę rolną. Jeszcze przed epidemią wskazywał, że nowe obciążenia, jakie nakłada na rolników Unia Europejska, muszą iść w parze z większymi środkami. Podobne stanowisko miał polski rząd i to stanowisko teraz znalazło się w liście premiera do przywódców państw unijnych. To jest silny głos za tym, żeby zwiększyć budżet Unii Europejskiej. Ja się w swoich dyskusjach na to stanowisko polskiego premiera również powołuję. Premier proponuje, by zwiększyć środki na wspólną politykę rolną o 10% w porównaniu z tym, co dane państwo otrzymało w ramach kopert narodowych w 2018 roku. W sytuacji, kiedy rolnicy mają więcej obowiązków, no bo ten Zielony Ład jednak nakłada na rolników nowe obowiązki, w sytuacji, kiedy jest tak poważny kryzys, jaki się teraz w ostatnich miesiącach wyłonił. No i także w sytuacji, kiedy ciągną się, czy ciążą na rolnictwie pewne dawne już procesy, starzenie się wsi, znikanie właśnie gospodarstw, które to trzeba zatrzymać, poprawić tę sytuację w tym zakresie, no to budżet jest potrzebny, większy, silniejszy. Unijny komisarz do spraw rolnictwa mocno wspiera inicjatywę premiera. Wskazuje na potrzebę budowania zrównoważonego rolnictwa. Dodaje, że Zielony Ład w rolnictwie jest szansą dla polskich rolników. Ma zatrzymać proces uprzemysłowienia rolnictwa i jednocześnie dać szansę mniejszym gospodarstwom, by w konsekwencji wieś się nie wyludniała.